Iwa Kontasowi Miona podobała się bardzo. Znali się z widzenia. Od tego spotkania Wakontas codziennie wybierał się czółnem pod wioskę Władców Traw. Ale tylko raz udało mu się porozmawiać z Mioną, gdy Genateska oddaliła się nieco, by poszukać traw z języczkiem. Złożę jagnię pod twoim wigwamem, Miono, i spodziewam się, że je przyjmiesz, a twój ojciec odda mi cię za żonę. Przyjmę? Byle wódz łowców bizonów zechciał ożenić się z moją starszą siostrą. Genateska usłyszała te ostatnie słowa. Nieba wolę oko miałby nie zechcieć? Z kim ty rozprawiasz o nas? Ze zjawą? Powiem ojcu, że postradałaś zmysły. Ależ Genatesko, nie pojmuję, dlaczego nigdy go nie zobaczyłaś? Więc zapytaj, czy ktokolwiek go zobaczył oprócz ciebie? Miona zapytała niedźwiedzicy. Nie mylisz się, nie zdawało ci się. I ja go widziałam, choć mam słaby wzrok. Ale Wakontas jest niewidzialny dla istot o przewrotnych sercach. Przekonasz się sama. Możesz mi zaufać, ale strzeż się twojej siostry, Miono. Nazajutrz Miona znów ujrzała Wakontasa w łodzi. Tym razem Wakontas nie zważał na obecność Genateski. Wołał już z daleka. W tej chwili przybiegł Wilcza Skóra, wysłannik Kajady. Genatesko! Miono! Ojciec was woła! Spieszcie się! Przybył Bawole Oko, wódz łowców bizonów! Chce was obie zobaczyć! A więc dokona wyboru? Gotów ciebie wybrać, Miono. Mężczyźni wolą głupsze, takie właśnie, które im się wymykają. Wiesz o tym dobrze. I udajesz, że masz swojego chłopca. Nie udaję. On tu jest, w czółnie. Jest? To idź do niego! Bawole Oko nie będzie miał wyboru. Miona była w rozterce. Z jednej strony Wakontas podpłynął czółnem, z drugiej zbliżał się ojciec i Bawole Oko. Chciała coś powiedzieć, ale nie zdążyła. Siostra zepchnęła ją do wody. Plusk się rozległ, gdy Miona spadła ze stromego brzegu. Porwał ją prąd. Nic nie było widać, prócz pustego czółna. Nawet Wilcza Skóra nie spostrzegł, kiedy to się stało. Tymczasem nadszedł ojciec i Bawole Oko. Gdzie jest Miona? Skoczyła do rzeki, ojcze. Uciekła. To prawda. Widzę, ją płynie. Wypłynęła. Wdrapuje się do pustej łodzi. Nie do pustej. Ktoś ją wyciąga. Jakiś Indianin ze szczepu bystrych sokołów. Ależ sama jest, ojcze. Oczywiście, że sama. Co widzisz ty, Wilcza Skóro? No, przecież... Przecież widać, że Indianin wiosłuje. Tak, ja go znam. To Wakontas. Nie zdążyłam powstrzymać Miony. Moja siostra jest złośliwa i uparta. W każdym razie, Kajado, miałem wybrać z dwóch twych córek, a została tylko jedna. Więc wybieraj, jeżeli zdołasz. Jeżeli dościgniesz Mionę. Jeżeli ci nie wstyd jej ścigać. Tymczasem Wakontas przybył z Mioną do wioski Bystrych Sokołów. Czy gotów jesteś, ojcze, przyjąć Mionę, córkę Władców Traw, do naszej rodziny? Jestem gotów uznać ją za córkę, jeśli Kajada oraz nasz wódz Otanga nie sprzeciwią się temu. A ty, matko, czy gotowa jesteś umyć i spleść włosy Miony i moje? O Wakontasie, chętnie umyję i splotę wasze włosy. Przyłożę się do ślubnego obrzędu, jeśli Iktomini i wodzowie szczepów dadzą pozwolenie. Wakontas udał się z Mioną do Otangi, wodza Bystrych Sokołów. Proszę cię, o wodzu, żebyś przyjął Mionę, córkę Władcy Traw, do naszego szczepu. Od zgody Kajady, wodza Władców Traw, zależy moja zgoda. Czemu Miona nie została u swojego ojca? Miona, o wodzu, schroniła się u nas przed prześladowaniem. Nie chronię córki przed ojcem, Wakontasie. Wodzu, nie przed ojcem Miona się ukryła. Czyhano na jej życie. Kto w niebezpieczeństwie szuka opieki u Bystrych Sokołów, ten ją u nich znajdzie.
Miona może zostać w naszej wiosce, jeżeli Kajada nie zażąda jej wydania. W tej chwili tętent konia rozległ się w pobliżu i wilcza skóra, wysłannik Kajady, stanął przed Otangą. Kajada, o wodzu, śle ci pozdrowienia. Wódz władców traw widział, że wojownik z twojego plemienia uratował życie jego córce. Kajada, o wodzu, obiecał Bawolemu Oku, że mu odda jedną ze swych córek za żonę. Ale Kajada wie, co się stało. I oznajmia ci, o wodzu, że uzna twą wolę, jeżeli postanowisz oddać jego córkę Bawolemu Oku. I uzna twoją wolę, jeżeli odmówisz jej wydania. Powiedz, wilcza skóro, twojemu wodzowi, że bystre sokoły szanują prawa gościa. Zapewnij twego wodza, że bystre sokoły nie uczynią nic wbrew woli osoby, która im zaufała. Wilcza skóra odjechał, ale wkrótce zjawił się wysłannik Bawolego Oka i zażądał wydania Miony. Jeżeli nie posłuchasz wezwania, Bawole Oko da sygnał do ataku i łowcy bizonów zniszczą ci wioskę. Zginiesz, Otanga! Zginie całe plemię! Bystre sokoły raczej zginą, niż pohańbią się zdradą i tchórzostwem! Więc przeze mnie dojdzie do walki. Nie zgadzam się, żeby z mego powodu lała się krew. Zerwała się, jakby chciała wybiec, ale stary Iktomini zastąpił jej drogę. Nic nie zawiniłaś. Nie o ciebie nawet chodzi, a o naszą powinność. Słychać już było tętent końskich kopyt, wrzawę, a od strony palisady świsnęły pierwsze strzały. Iktomini wziął swój ruch. Przydam się i ja. Jeszcze celnie strzelam. Jeszcze nie zwiotczały moje mięśnie. Bądź spokojna, Miono. Odeprzemy wroga. Wyszedł, a Miona wysunęła się przed wigwam. Mrok zapadał, ale walka rozgorzała. Grat płonących strzał sypał się na wioskę. Ktoś wychylił się z cienia. Postać młodej kobiety ukazała się obok. Szukałam cię, Miono. Ja cię nie znam. Mam na imię Utalisa. Wakontas zna mnie dobrze. Mnie przedtem zwodził i porzucił. Nie widziałam go od miesiąca, odkąd wrócił z krainy Wielkich Jezior. Ciebie też porzuci. Nie. Wakontas dotrzymuje słowa. Chcę się ciebie pozbyć, Miono. Już wykrzykuję, że powinnaś sama pójść do Bawolego Oka i oszczędzić wioskę bystrych sokołów i kobiety i dzieci. Wakontas tak powiedział? To nieprawda. Nie wierzysz? O, chodź ze mną. Ujęła Mionę za rękę i pociągnęła w stronę, gdzie toczyła się walka. Płomienie ogarniały wioskę. Słychać było jęki rannych, lament starych kobiet. Tekim czekał za drzewem, bez broni, jakby nie zamierzał brać udziału w walce. Tekimie, powtórz jej, co mówią ludzie z wioski. Co mówi Wakontas? Wszyscy go wzywali, żeby cię wysłał, Miono, do Bawolego Oka i nie narażał wioski na zniszczenie. Ale Wakontas odparł, że nie można cię zmuszać, że powinnaś odejść z własnej woli. A więc pójdę. Oznajmię to głośno. Niech przerwą walkę. Otanga się nie zgodzi. Jest zbyt dumny. Więc co mam zrobić? Ucieknij. Ja znam przejście. Zaprowadzę cię do Bawolego Oka. Wkrótce triumfalny okrzyk Utalisy rozległ się po wiosce. Miona uciekła do wrogów! Miona uciekła! O przeciwnej stronie też triumfowano. Nieprzyjaciel ustępował. Wakontas opuścił głowę. Nie wiedział, że wtrąciły się istoty o przewrotnych sercach i że Miona płacze. Łowcy bizonów rozpalili na łące ogniska. Bawole Oko grzał się przy ogniu i spoglądał to na Mionę,
siedzącą w oddali z twarzą skrytą w dłoniach, to na Genateskę, którą miał u boku, to znów na Kajadę, wodza władców traw, mierzącego go ponurym wzrokiem. Zebrały się nareszcie twoje córki, Kajado. Ale jedno odwraca się ode mnie. Wcale się nie dziwię. Niepotrzebnie ci obiecałem, że możesz sobie wybrać którąś z moich córek. Sam widzisz, że Miona tobą gardzi. Ale są tu dwie, więc wybieraj. Kto wie, czy nie wybiorę Miony właśnie. Chętnie złamałbym jej upór. Zastanowię się. Przed świtem zdążę postanowić. Ojcze, Miona udaje, że stawia opór. Ona jest przebiegła. Umyślnie to robi. O, patrz się, znów się pojawiła ta ułomna chora wiedźma. Przy księżycu włóczy się po nocach. Przez łąkę szła niedźwiedzica, stara kobieta, z ręką zawieszoną na temblaku. Podeszła do Miony, nachyliła się nad nią, pocieszała. Nie martw się, zapewnię ci pomoc. Zbędna mi wszelka pomoc. Wakontas chciał się mnie pozbyć. Wyjdę za mąż za Bawole Oko, jeśli on mnie zechce. Źle byś uczyniła i mylisz się. Okłamały cię istoty o przewrotnych sercach. Musisz stąd uciec. Strzeż się Bawolego Oka, strzeż się twojej siostry, Miono. Nie na darmo zbierała ziele o trujących języczkach. Zaufaj mi. Nie ruszaj się z miejsca, póki ci nie powiem. I jak wówczas przy pełni księżyca delikatna muzyka zabrzmiała w powietrzu, a kosz pełen gwiazd zniżał się do ziemi. Gwiazdy wysypały się na łąkę, rozdzwoniły i zaczęły tańczyć. Nikt wtedy nie przypuszczał, że stara kobieta, kołysząca się jak niedźwiedź, może mieć coś wspólnego z gwiazdami, a miała. Wkroczyła w roziskrzone koło, a gwiazdy, choć lękliwe, nie rozpierzchły się, nie umknęły w górę. Stara kobieta coś tam pogadała, poszeptała, coś ukryła w zanadrzu i pospiesznie wróciła do Miony. Gwiazdkę przypięła jej do czoła. Zmieszaj się z nimi, tańcz! I Miona przyłączyła się do koła gwiazd. Dopiero po chwili Bawole Oko spostrzegł, że nie ma jej w pobliżu. Gdzie jest Miona? Łowcy bizonów zerwali się z ziemi. Zerwał się Tekin, przestraszony, że przepadnie mu nagroda. Spłoszyli gwiazdy. Zamigotały, zadzwoniły i czym prędzej wskoczyły do kosza. Uniosły się i rozsypały po niebie. Miona zniknęła bez śladu. Z czarownicą była w zmowie, z tą pokaleczoną wiedźmą, która przyplątała się do nas, zamieszkała w wiosce władców traw. To stara wiedźma uprowadziła Mionę. Na pewno do nas! Do Bystrych Sokołów! Ja ją odszukam! Jestem gotów! Milcz, zdrajco! Nie zbliżaj się do mojej córki! Nie waż się przemówić do niej! Wszyscy knujecie przeciwko mnie! Ale ja się na was zemszczę! I wódz łowców bizonów zemścił się na wszystkich. Na Bystrych Sokołach, na władcach traw. Okazało się to wkrótce. Myśliwi wyruszali na polowania, ale nigdzie nie natknęli się na bizony. Daremnie przebiegali stepy, przetrząsali zarośla. Widzieli mniejszą zwierzynę, ptactwo dzikie, lecz nikt nie widział bizonów, a przedtem było ich mnóstwo. Można było coś upolować, zdobyć jakie takie pożywienie, ale polowania utraciły cały urok. I narzono się z bizonem. Bo to silne zwierzę, groźne. Gra była wspólna, bizonów i ludzi. Istniały jej prawa, szanowane z obu stron. I należało przyznać, że bizony przestrzegały reguł bardziej niż niektórzy ludzie. Bizonów zabrakło. Martwił się tym Wakontas. Był przygnębiony również, że opuściła go Miona. Nie wiedział, nie pytał, co się z nią stało.
I oto pewnego wieczora spotkał niedźwiedzicę. Stara kobieta szła brzegiem rzeki, a Wakontas przypadł do niej, zwierzył się jej ze swoich strapi. Miona uciekła od ciebie, bo oszukały ją istoty o przewrotnych sercach. Jestem dla nich niewidzialny, a to wcale mi nie dogadza. Jestem bezsilny, nie mogę z nimi walczyć. Nie zadałbym przeciwnikowi ciosu, nie stając przed nim twarzą w twarz. Uczyń, niedźwiedzico, żeby przewrotne istoty dostrzegały mnie jak dawniej. Będziesz z nimi walczył z odkrytą twarzą, Wakontasiu. Już niedługo. Ale najpierw musimy odnaleźć bizony. Miona nam pomoże. Miona? Właśnie znów była pełnia. Księżyc świecił jasno i rozdzwoniło się dokoła od muzyki i śpiewu. Zamigotały gwiazdy. Kosz błyszczących gwiazd opuszczał się powoli z nieba, a za chwilę rozsypały się po ziemi i zaczęły nucić, pląsać po murawie. Jedna odłączyła się od towarzyszek. Miona! Daruj mi, Wakontasie, że dałam się zwieść, ale wróciłam do ciebie i nie straciłam czasu. Wypatrzyłam, co się stało z bizonami. Wiem, gdzie Bawole Oko ukrył stado i pokażę wam. Prowadziła Wakontasa i niedźwiedzicę całą noc. O świcie ujrzeli skalisty łańcuch gór. Miona wskazała palcem. Tam, w pieczarze, Bawole Oko zamknął wszystkie bizony, a wejście zastawił wielkim kamieniem. Wódz łowców bizonów pilnował wejścia do pieczary, a przy Bawolim Oku stał Tekim, współplemieniec Wakontasa, zdrajca i tchórz. Dwie istoty o przewrotnych sercach nie wypuszczały bizonów na świat. Och, gdyby mogli mnie zobaczyć. Spraw to, niedźwiedzico. Stanąłbym z nimi do walki. Lepiej, że cię teraz nie widzą. Zbliżysz się, Wakontasie, odwołasz ich, a gdy odsuną się od wejścia, ja zakradnę się i odwalę kamień. A co będzie z Mioną? Miona tu się skryje. A musi dobrze się schować, bo bizony tu wpadną, będą skakać jej przez głowę. Wakontas podszedł do pieczary. Stanął z boku i zawołał. Bawole Oko! Tekinie! Zdziwili się obaj, bo nikogo nie dostrzegli, lecz wyjrzeli na prawo i lewo. W tym momencie niedźwiedzica dotarła do wejścia. Nieludzkiej trzeba było siły, żeby glas poruszyć, ale drgnął. Potoczył się z hukiem i dał się słyszeć odgłos kopyt. To bizony wyrwały się na wolność, pędziły na oślep przez kamienie, aż sypały się iskry, a ziemia drżała. Chmura pyłu przesłoniła widok. Gdy kurz opadł, nie było już bizonów. Nie było Bawolego Oka i Tekima. Ale nie było też Miony. Porwali ją. Nie obawiaj się o Mionę. Znajdziemy ją wkrótce. A złoczyńców spotka kara. Kobieta niedźwiedzica ruszyła naprzód. Kołysała się jak zwykle na swych grubych nogach, lecz szła bardzo szybko. Dochodzili do stromego urwiska, gdy dołączył do nich Otanga, wódz bystrych sokołów, i Kajada, wódz władców traw. Wyzwę do walki, Bawole Oko. Ja rozprawię się z Tekimem. Zostawcie ich mnie! Ależ kobieto, oni życie by z ciebie wytrzęśli. To męska sprawa! Spójrzcie tam, na urwisko! Są! Jest Miona! I Bawole Oko! I Tekim! Miona ma ręce związane powrozem. Musimy ich doścignąć. Miona! Tekim i Bawole Oko odwrócili się. Dostrzegli, kto się zbliża, i napięli łuki. Dwie strzały świsnęły tuż obok Kajady i Otangi i utknęły w trawie. Oni mnie nie widzą, a ja chcę z nimi walczyć. Będziesz walczył, Wakontasie, z innymi istotami o przewrotnych sercach. Z Tekimem i Bawolim Okiem rozprawię się sama.
W tej chwili strzała ugodziła ją w nogę. I w tej samej chwili stara kobieta zmieniła się w ogromną niedźwiedzicę. Runęło oko. Uciekajmy! Uciekajmy, to wielka niedźwiedzica! Rzucili się do ucieczki. Nieprzytomni z przerażenia biegli wprost do przepaści. Niedźwiedzica pędziła za nimi jak wicher. Spadli, ale ona nie zatrzymała się. Przeleciała nad przepaścią, wzbiła się do góry i poszybowała ku niebu z rozwartymi łapami, coraz jaśniejsza, coraz bardziej migocząca światłem. Od tej pory wielka niedźwiedzica nie opuszcza nieba. Wiele lat upłynęło, wiele się zmieniło. Dzisiaj ludzie nie żyją tak ze zwierzętami, z dzikim ptactwem. Nie prowadzą takich rozmów z bizonami, z szarym niedźwiedziem, a gwiazdy nie opuszczają się na ziemię i nie tańczą na murawie. Ale człowiek stęsknił się za nimi i sam próbuje zbliżyć się do gwiazd.